Już ponad 100 tysięcy e-wizyt odbyło się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. W województwie podlaskim przeprowadzono 1700 takich rozmów. E-wizyta to wideospotkanie z ekspertem ZUS, która umożliwia załatwienie większości spraw bez konieczności wychodzenia z domu. E-wizytę zakład wprowadził w październiku 2020 roku, a codziennie taką formę kontaktu wybiera średnio kilkaset osób w całym kraju. W ten sposób klienci ZUS mogą załatwić sprawy dotyczące emerytur i rent, zasiłków, kwestii związanych z prowadzeniem firmy czy potwierdzeniem profilu na platformie usług elektronicznych ZUS. E-wizyty cieszą się dużym zainteresowaniem. Aby zarezerwować e-wizytę, trzeba wejść na stronę www.zus.pl w link do umawiania zdalnych konsultacji. E-wizytę trzeba umówić w placówce ZUS, która jest właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku płatników składek powinien być to oddział ZUS właściwy ze względu na adres firmy. Dzień przed spotkaniem osoba, która umówiła się na e-wizytę w ZUS, na wskazany podczas rejestracji numer telefonu otrzyma SMS z przypomnieniem o konsultacji. W dniu e-wizyty, godzinę przed spotkaniem, otrzyma też maila z linkiem. Po kliknięciu w link nastąpi połączenie z pracownikiem zakładu. To klient inicjuje rozmowę, a nie pracownik ZUS. Jeśli rozmówca będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas wideospotkania. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy zamawiający wideorozmowę powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeśli klient ma pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może też odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby. Co ważne, od lutego 2021 roku klienci mogą umawiać się na konsultacje w języku migowym PJM w sprawie zasiłków oraz emerytur i rent. E-wizyta w języku migowym to szansa na samodzielne załatwienie sprawy z ekspertem ZUS bez konieczności wychodzenia z domu. Z tej formy skorzystało dotychczas blisko 100 osób.